Dobra, lecimy do naszej chaty. Macielika. Mieszkamy na 189. Wbijamy się do mieszkania. Siema, ja już tu jestem generalnie, szybciej dotarłem. Witam, witam na naszej chawirze, witam, witam serdecznie u nas na pięknej chałupie w Holandii. Dzisiaj zrobimy wam room tour, to w sumie nie room tour, tylko house tour, bo wyszło tak, że mamy całą piękną chatę, więc teraz wam ją pokażę. A ze mną Lichu oczywiście, Lachu, Lachowski, Liszowski. Jak chcecie, tak zwijcie, jak on chce, tak zwie, bo zwie różnie. Jestem Lichu, jestem Lachu, ja jestem wszystko. Jestem Klaudią, Klaudelizą, Skoliozą, Parabontozą, wszystkim. Słuchajcie, tutaj lustro, jak widzicie. Nie, no dobra, jesteśmy generalnie w przedpokoju. Nasz przedpokój jest dość obszerny, duży, ładna wykładzinka. Trochę podziurawiona, bo ktoś to lepił na krzyż, ale jest fajnie. I tutaj taka szafeczka, jak widzicie. Tu pierwsze, co mamy jeszcze w przedpokoju, kochani, to jest kibel. Kibel piękny, o taki, o, nawet sporo miejsca w kiblu z umywaleczką. Jak widzicie, nie wiem, czy was to interesuje, jest kibel z półką na gówno, także jest śmiesznie. Zgasimy światełko. Tutaj co jest? Nie mam pojęcia, bo kurwa nie ma klamki. O, tu jest... korki są. Dobra, super, są korki. Fajnie, nawet tu nie wchodziłem jeszcze. Tutaj wieszaczek, oczywiście standardowo odpalamy. Aha, było odpalone światło. Czy tu jest jakieś? Jest! Tutaj mamy kuchnię. Kuchnia jest na razie mało zaopatrzona, ale generalnie jest obszerna. Tutaj mamy jedną lodówkę, tutaj mamy drugą lodówkę. Tutaj mamy zamrażator, tutaj mamy szafeczkę. Jest też fajne okno z widokiem na ulicę. Może to się gdzieś otwiera? O, to się tak otwiera. Niestety, niestety klamki nie ma. Oficjalnie to okno się chyba nie zamyka. Ale jest tak i jest fajnie. Można je zasłonić, to jest zamknięte. W zamrażarce nic nie mamy, ale tutaj mamy talerzyki, mamy różne jakieś garnki. Jak widzicie, jest durszlak, można go dać. Są szklaneczki, kubeczki, talerzyki, wszystko jest. Są też jakieś naklejki z tygryskami. Jak widzicie, także żeby było sympatycznie, możemy zamknąć. Może mogę pokazać, co mamy w naszej lodóweczce. W naszej lodóweczce aktualnie posiadamy kabanosy, szynkę, ser, salami, monstera i ketchup, który sobie kupiliśmy. Jest fenomenalny, kosztował euro 70. Generalnie jakiś ketchup curry. Jest super leśny. Prosto z curry. Prosto z kury. Salami też bardzo tanie. W ogóle są bardzo tanie ceny, ale to może w jakimś vlogu opowiem. Zrobimy wycieczkę do sklepu, nie wiem, zobaczymy. Jest też gaśnica, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w Holandii są takie przepisy, że trzeba mieć gaśnicę w chałupie. To jest fajne w sumie, bardzo bezpiecznie jest wtedy. Mamy piekarnik. Piekarnik byłem przekonany, że dostaniemy ze zwykłymi palnikami gazowymi, ale jest indukcja normalnie, jest pięknie, elegancko. To jest zadbany, fajny piekarnik, duży. Także jest gdzie robić jedzonko. Toster jest nasz, bo sobie przywieźliśmy. W kuchni jest syf generalnie, za co przepraszam. Tu jest jakaś zalana miska moja po zupce, którą muszę umyć, a mi się nie chciało. Jest mikrofalówka, jest zlew, który jest zatkany i będę coś kminił pewnie z Lichem, żeby to odetkać. Ale ujebany. Jest syf, nie patrzcie. Zatkane. Musimy coś z tym wykminić. Chleb jest nasz, piękny też. Tu jeszcze nasz czajniczek drugi. Tutaj jest suszak, oczywiście wszystko pięknie jest. To tyle, jeśli chodzi o kuchnię. Rozumiecie, warto dodać. Zgaszę światło w przedpokoju, żeby się prądzik nie zużywał. Nawet sztuczce na miejscu. Sztuczce są, dokładnie tak. Klasa, sama w sobie. Piękna rzecz. No i tutaj zaraz z kuchni łączonej wychodzimy na salon, który jest duży. I jest naprawdę duży. Tutaj mamy stół z siedzeniami, przy którym możemy siedzieć. Możemy jeść i pić i robić wszystko. Mamy dwie takie kanapy, na których możemy siedzieć przy pięknym stoliczku i oglądać telewizor. Telewizor aktualnie nie działa, ale musimy się przejść do Akrzyna, który jest niedaleko, dokupić antenkę i działać będzie. Jest też lustro i jakaś śmieszna szafka pod telewizorem, generalnie rzecz ujmując. Jest też router, także internet jest. Obawiałem się, że internetu nie będzie, ale na szczęście jest, więc jakieś filmiki możemy wam na spokojnie nagrywać, bo router jest. Jest też jakiś obraz, to jest chyba, są chyba winogrona. Chyba nie. Chyba nie. Tak chyba nie wyglądają winogrona. Chyba nie. Jeszcze zanim pójdziemy na górę, to można pokazać tutaj, bo mamy też ganek generalnie, moi drodzy. Mamy ganek, na który możemy wyjść.
O, akurat ten kot biega, taki tu jakiś kot biega generalnie. Często. Jesteśmy na ganku. Ganek nie jest jakiś duży, wielki, ale można zrobić na nim grilla na spokojnie. Mamy śmietnik. Bardzo amerykańsko. Musimy wywalać śmieci i wystawiać, żeby śmieciarka zabrała sobie śmieci po prostu raz w tygodniu. I tak, no generalnie fajna opcja, bo nie trzeba tych śmieci wywalać samemu. No i tutaj co jeszcze mamy na ganku, to jest taki składzik, schowek, w którym aktualnie nie ma nic, ale mamy też tutaj właśnie takie dodatkowe pomieszczenie. Czy jest w nim światło? Jest. I tu jest jakiś stary dywan, nie jest nasz. I są jakieś butelki po piwie, które też nie są nasze. Ale jest generalnie jakiś składzik, nie wygląda najlepiej, ale można tu coś wsadzić zawsze. Jakieś rowery czy coś, jakbyśmy mieli to na spokojnie, można tutaj wstawić. I nie ma problemu. Widać mnie w ogóle? Widać, widać. To dobrze, to bardzo dobrze. Z ganku jestem bardzo zadowolony, że mamy coś takiego. Tu jest ławeczka, możemy pokazać też na szybko, jak wygląda ulica nasza. Wygląda przepięknie. To jest całe takie miasteczko takich ceglanych budynków, jest to prześliczne. Tam macie taki duży budynek. Tu wszędzie są ławeczki, można siedzieć i tam jak pójdziemy na wprost, to tam jest taka rzeczka na samym końcu, dosłownie 50 metrów i tam nad rzeczką sobie możemy zawsze siedzieć jak chcemy, jest bardzo fajnie. Też jak popatrzycie, ładnie bardzo widać niebo, bo tu jest bardzo czyste niebo. Nie ma tego co u nas, co w Polsce, nie ma tego co na Śląsku u nas, gdzie byśmy teraz zajechali na Polskę, pewnie byśmy się dusić zaczęli. Tutaj w ciągu dnia pięknie widać chmurki, jest przeczyste niebo, a w nocy można obserwować gwiazdy. Jest do tego stopnia czyste powietrze, można aż się napawać tym, więc generalnie rzecz ujmując, naprawdę fajnie, jeśli o to chodzi. I ja się jaram mega. Czy tu jest jakaś lampa? Ta lampa się odpala, jak ja odpalam światło tu? Nie. Niestety nie. Nie mam pojęcia, jak odpalić tę lampę. Może nocna, jako że w nocy się odpala? Może się sama odpala. Przenoszę się na górę, tym razem przejmuję kamerę takimi oto amerykańskimi schodkami, bardzo białymi, bardzo dużo widać na tym nagraniu generalnie. Idę góra zakręconymi schodkami, lichu idzie za mną. Wbiega, goni mnie. I przenosimy się do takiego oto korytarzyka. No, generalnie bardzo wielki korytarz. Bardzo, jest wysoko. Lachu, ile masz wzrostu, może porównamy? 1,50 m. Nie masz metra 1,77 m. 1,77 m, taka oto, no. No jest kurwa wysoko. Nie wiem, ze 2 metry? Coś takiego, może nawet trochę więcej. Więcej. Powracam. Tu jest drugi kibel. To jest prawie drugi kibel, mamy dwa kible. Z tego głównie korzystamy, bo ten jest na górze. Nie będę pokazywał kibla, bo fuj, kogo to obchodzi, ale to jest tu druga umywaleczka. Jest też światełko, które zapala się z opóźnieniem, ale jest elegancko. Tak, już o kiblu wspomniałem. To jest łazienka. Łazienka jest kurwa wielka. Jest wielka. Jest potężna. Co? No. Tu się będę był dzisiaj. Jest duża łazienka, jest ściągaczka, żeby ściągnąć wodę, bo jest prysznic na zasadzie na podłodze. Więc żeby się nie wylało, to trzeba ściągać wodę. Ja tu wczoraj taką saunę zrobiłem, bo jak się myję, to tak gorącą wodą, żeby aż paliło skórę. Więc no, pokażcie sobie, co tutaj było. Tutaj była sauna, po prostu generalnie rzecz ujmując. No i jedyne co zostało. Tu nie wchodzimy, bo tu nie nasz pokój, ale jedyne co zostało to nasze dwa pokojki, a nie jeszcze... Pominałeś co i właśnie... Jeszcze jest pralnia. I pralnia wygląda tak, że mamy mały pokoik z właśnie pralką i dwoma suszakami. Także tutaj można sobie pralkę na spokojnie zrobić, pralka nawet tutaj, spoko w sumie. No, obawiałem się, że pralki nie będzie, a pralka jest, więc jest fenomenalnie. Powiem tak szczerze, lepsza pralka niż moja. To chyba tak samo na pewno powiedziawszy. To najpierw może mój pokój. Dawaj. Bliżej, bo jest tutaj. Już się nawet zdążyłem zaopatrzyć, wypakować. No pokój był na tak. Widać, jest śpiwór po prostu położony, ponieważ nie miałem na tyle miejsca w walizie, żeby załadować pościel, więc zapakowałem śpiwór i śpię w śpiworze na łóżku. Łóżeczko małe. Generalnie pokój. Jest dużo pustej przestrzeni. Mam tutaj moją ubranka,
które leżą na szafce, bo ja trochę nie ufam tym szufladom, bo no tutaj ta szuflada w miarę spoko, więc tu są rzeczy, ale te szuflady generalnie no, nie ufam im trochę, więc tutaj dałem swoje rzeczy. Śpiworek, tak jak mówię, jest, walizeczka sobie leży, tutaj moje książki, tutaj mam konsolę, na konsoli mogę grać w gry konsolowe. Gniazdeczko fajne za łóżeczkiem jest, no spokojnie. Tutaj mam szafeczkę, w której trzymam trochę żarełka, który nie musi być w lodówce. Mam owsiankę, mam makaron ryżowy. To są generalnie zapasy, które wziąłem na wyjazd, żeby nie musieć wydawać pieniędzy na początku. I jak na razie się to sprawdza, chociaż i tak pieniądze wydajemy, ale to już inna sytuacja. Tutaj mam jeszcze talerzyk, mam jeszcze tę miseczkę, która była wcześniej na dole w kuchni. Kabanosiki jedne, kabanosiki drugie, makaron, zupka. No i tutaj oczywiście poza tym mamy całkiem sporo jeszcze jedzenia. Mam taką jakąś dziwną zupkę z ekrzyna. Mam folię aluminiową, jakbym potrzebował. Tutaj sobie leży. Mam taką jeszcze jedną zupkę. Mam cztery puszki z fasolą, jedna, druga, trzecia, czwarta. To są jeszcze z jakimś chili. Muszę mieć wszystko na ostro. Mam dwie puszeczki z szyneczką, mam dwie puszeczki z pasztetem z pomidorami drobiowym i pastą z łososia. Nie każdy lubi. Jest tam, uwierzcie. Ja na przykład lubię bardzo, więc jest z tuńczyka. Po prostu łosoś się nazywa to, ale z tuńczyka. Rybki lubię generalnie, jest fenomenalnie. Tyle jest OKS. I mam też kubeczek nowo zakupiony, w którym mogę sobie grzać rzeczy, bo on się nadaje, żeby go dać na palnik. Także mogę sobie tu zagotować mleczko, a potem mogę to mleczko z tego wygrzdulić i jest super. Także no, odczepisz się od moich palców. Dziękuję. Są słuchaweczki nowo zakupione. Aha, jest też takie coś, co mamy obaj w pokoju, ale nie mam pojęcia co to jest. Muszę ręcznikiem schować różne rzeczy do prania. To jest chyba szafka, taka namiot. Taki namiot generalnie. Można nocować, można wszystko. Można tutaj na przykład schować kogoś. Nie, na przykład jak lachu mnie zdenerwuje, to go tak biorę, wrzucam do środka i wtedy on stanu nie wyjdzie, bo się nie tylko otworzyć od wewnątrz. No i jedyne co zostało, to chyba pokój właśnie Laszka, a mogę pokazać widok z okna. Widok z okna jest przefenomenalny. Także ładne osiedle, jak widzicie. No, jest klasa generalnie sama w sobie. No i co, pokoik Lacha został. Pokój Licha. O, światło dzisiaj świeci. Automatycznie światło zapalone. Możesz powiedzieć samo o swoim pokoju w sumie. Generalnie poza tym, że była tu impreza 15 minut temu, bo oglądaliśmy Freeza, twoje 5 minut finał, który musimy nie dokończyć zaraz. Nie mów. Dlaczego nie? Kocham Freeza, kocham twoje 5 minut i kocham pole generalnie. Pola jak coś zadzwoń. Tak, możesz opowiedzieć o swoim pokoiku, bo to twój pokoik. Trzymaj. Trzymam. O, opowiadaj. No to generalnie zaczynając. Mamy suszankę, nie wiadomo co ona robi w pokoju. Ale jest. Ale suszanka jest ona bardzo wspaniała. Mamy lesiki. Kupiliśmy. Dzisiaj w Jumbo. Moja ulubiona małpka z dzieciństwa. To mój ulubiony pluszak. Nie ma oczu, ale w to nie wnikajcie. Jest Listerine. Mógłby pić. Niestety bez alkoholu. Ja też miałem. Jest. Uwaga. Tak. O nie, przewróciłeś puszkę. A. Dobra, no. Tutaj jest tani żubr. Tani żubr, a to nie jest moje piwo w ogóle? To jest twoje piwo. To jest twoje. Tu jest moje piwo. To kosztuje 77 centów za puszkę. Najtańsze piwo, jakie jak dotąd znaleźliśmy. Smakuje żubrem, bardzo smakuje żubrem. Powiedziałbym, że połączenie żubra i diskiego tak pomiędzy. Tak pomiędzy. No to złote, to złote bardziej. O, no właśnie, no to prawda. Bo to smakuje po prostu jak żubr. Moja stoteczka, znowu nie wiadomo czemu ona tu jest, a nie w toalecie. Generalnie warto wspomnieć, że tu jest bardzo tanio. Bo to, że na przykład mówię, że piwo za 77 centów, to jest normalne tutaj, nawet tańsze byście znaleźli. A taka kolka, którą ja kupiłem, ona jest moja waniliowa, kosztowała centów ile?
89? 89. 89. Ta z kolei kosztowała 79 zwykła po prostu. Wiadomo, że to są podróbki, ale zwykła Coca-Cola też nie jest jakoś super droga, bo też coś koło 2 euro kosztuje, może euro 50, coś ten deser. No ale chyba euro 70 było. Mamy tutaj szafeczkę do braci. Są podróbki Chocobonsów, bo były tańsze. Koniec historii. Lachu wielki fan słodyczy. Są żelki. Bardzo wspaniałe. Będę je jadł z wielką ochotą. Mamy moje ulubione ciasteczka. Zadychę. To jeszcze w Polsce kupione. Wspaniałe są. Mamy ptysie. Recenzja ptysi na żywo. Wspaniałe. Mamy batonika proteinowego, jakby nam zabrakło energii. Wszystko jest zaplanowane. Zgadza się. Mamy ze sobą koks. Koks. Ten, to jest... Możesz powiedzieć, jak pozyskałeś tego kokosa. Odbył się dzisiaj pierwszy dzień pracy. Pracowałem, pakując koks. Za darmo to wziąłem. I tak to ma koks. Mamy tutaj czekotubkę. Izozolę. Czemu leżą na ziemi? Nie pytajcie się. Możesz wspomnieć o tym, że znaleźliśmy w sklepie majonez w tubce. O, fajne kusiło. Potężnie bym to pił. Strasznie dużo jest różnych rzeczy, których nie ma w Polsce. Dosłownie. 4 razy więcej rzeczy, jak masz w Polsce. To jest wszystko. Totalnie. W zwyczajnym sklepie. No to i co ty tu jeszcze masz w pokoju? Też masz taką szafkę dziwną. Walizka. Jeszcze mi się nie chce wypakowywać. Robię jako szafa. No bo z tyłu masz tylko to, też taki namiot. Tutaj łóżeczko i kontakt z tyłu. Bardzo przyjemnie. I podusia. Najlepsza podusia. Widok z okna może? Widok z okna? Otwieramy rolety. Otwieramy rolety. Wow, ale stwierdzenie. Widok z okna podobny. Dokładnie w sumie ten sam, bo jakby jesteśmy w tym samym miejscu. No, generalnie jest zajebiście. I to piękne niebo. No, niebo jest cudowne, czyściutkie. Możesz jeszcze powiedzieć o ręczniku, który jest na drzwiach. Słyszy się, no co powiedzieć? Ręcznik się słyszy, no prosta sprawa. Też mam jakąś dziwną szafę. Mogę się schować. Lacha nie ma. Tutaj spędzam całe dnie. Dobrze się tam czujesz? Gdzie jestem? Mamy teleport. O kurde, faktycznie. Idę z powrotem do mnie. Chyba się coś zepsuło. Trzeba do końca zasunąć. Lachowi niestety nie udało się teleportować. Zniknął i nie wraca od 35 dni. Natomiast to by było na tyle, jeśli chodzi o tur naszej chałupy. A ja, jak widzicie, zawinięty niczym kebab, idę spać. Dobranoc. Będzie przy... O kurwa, gdzie ja jestem?